No, pierwsze pogratuluję trenerowi i drużynie broni, że zdobyła dzisiaj 3 punkty. Tak mi jest trudno komentować ten mecz, dlatego gdyż ten mecz, żeśmy w tej pierwszej fazie do strzelenia bramki uważam, że kontrolowali i właściwie nic nie wskazywało na to, że tu może stać się nieszczęście. Uważam, że prezentowaliśmy wyższą kulturę gry, strzeliliśmy bramkę po dobrej akcji i to była już kolejna próba. Natomiast gdzieś ta czerwona kartka, może nie sama kartka, ale bardziej nieodpowiedzialne zachowanie po tej czerwonej kartce. I to niestety zawodników starszych spowodowało, że straciliśmy bramkę i ten mecz się odwrócił. Obawialiśmy się bardzo broni, szczególnie jeżeli chodzi o stały fragment. Mieli tu sporą przewagę wzrostową i z tych stałych fragmentów potrafią tworzyć groźne sytuacje. Tak też straciliśmy drugą bramkę. Natomiast taka trochę z jednej strony budująca ta druga połowa, bo 2 razy dochodziliśmy przeciwnika, jeżeli chodzi o wynik, grając w 10. To muszę oddać zawodnikom to, że grali z olbrzymią ambicją, że chcieli ten mecz co najmniej zremisować. Natomiast martwi sama końcówka w doliczonym czasie, w momencie, gdy doszliśmy na 3-3. Uważam, że zespół, który chciałby cokolwiek osiągnąć, w sensie jakiegoś wysokiego miejsca w tabeli, nie ma prawa takiego meczu już oddać. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Pytania mamy do pana trenera Kości. Panie trenerze, poprzedni sezon, 13 bramek straconych po rundzie jesiennej, 8 kolejka tego sezonu, 14. Mamy problem z bramkarzem, z obroną. Jaka tutaj diagnoza, żeby poprawić te statystyki? Wie pan, tak mi się przypomniał taki sezon już sprzed lat, jak Wisła Kraków była prowadzona przez trenera Kasperczaka. Tracili bardzo dużo bramek, ale strzelali bardzo dużo i tą ligę rozmietli jak chcieli, chyba ze 2 co najmniej sezony z rzędu. To na dwoje można jak gdyby wróżyć. Z jednej strony trzeba tę sytuację wykorzystywać, tak jak chociażby tydzień temu. Natomiast nie ukrywam, że biorąc pod uwagę tą obronę, którą dzisiaj graliśmy poprzedni mecz, gdzie jest bardzo doświadczona obrona, to powiem szczerze, że my w tych 2 meczach praktycznie nie powinniśmy prawie w ogóle tracić bramek. Taka jest moja opinia. Natomiast niestety, żeby to zrobić, trzeba być odpowiedzialnym, a w dniu dzisiejszym część zawodników, na których bardzo liczyłem, nie do końca potrafiła wytrzymać emocjonalnie cały mecz. Zaangażowania na pewno odmówić nie możemy. Ale coś znowu weszło w tą drużynę takiego złego, co nie pozwala zwyciężać. Pan już dostrzega jakieś pierwsze konkretne przyczyny tych porażek ostatnich? To znaczy, powiem tak, weźmy pod uwagę, że graliśmy 2 mecze w 10 i to dosyć wcześnie straciliśmy zawodnika, prawda? I w tą 10 też i w Aleksandrowi tutaj uważam, nie graliśmy najgorzej. Natomiast ja to, co powiedziałem przed chwilą, zwykła odpowiedzialność, rzetelność wystarczyłaby, żeby 2 ostatnie mecze rozstrzygnąć na pewno z lepszym wynikiem. Z tego co widziałem, arbiter tuż po końcowym gwizdku jeszcze był skory rozdawać kartki, też i czerwone. Wie pan, kogo zabraknie podczas spotkania z Legionowią już? Znaczy nie analizowałem tego. Przyznam się szczerze, że ten arbiter sędziuje nam 2. mecz, sędziował nam z Legią i ten mecz i w obu meczach są różne kontrowersyjne sytuacje. Bardzo sympatyczny człowiek, aczkolwiek powiem szczerze, że tak jak nie lubię krytykować pracy sędziów, to uważam, że w tych obu meczach sporo razy się mylił. Niestety generalne decyzje były na naszą niekorzyść, te generalne jego decyzje, ale nie obwiniałbym go o wynik tego meczu. Uważam, że to my żeśmy ten mecz przegrali. Według mnie mecz bardzo interesujący dla kibiców, bo nierzadko się zdarza, że spotykają się 2 dobre zespoły i tu muszę powiedzieć z całą pewnością. 2 dobre zespoły, które nie kalkulują i grają o zwycięstwo od pierwszej do ostatniej minuty. Natomiast akurat w tym pojedynku padło 7 bramek. Z tym, że tą 1 bramkę więcej zdobył mój zespół, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Jestem ogromnie zadowolony i dziękuję chłopakom za taką wolę walki, determinację, walkę o każdy centymetr boiska i taki charakter, który tutaj w Radomiu będzie nam przyświecał w
każdym spotkaniu, bo zespół broni z tego, co, tak jak trener powiedział, jest słynny, może nie słynny, tylko że każdy się uławia tych starych fragmentów, ale, do tego dochodzi też ten charakter właśnie, ten broniarski charakter i to dzisiaj pokazaliśmy, że nie względu na to, jak się wynik układa, bo prowadziliśmy, remisowaliśmy, to do końca graliśmy swoje i to było nagrodą, że potrafiliśmy w ostatnich minutach przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Na pewno, tak jak tu trener powiedział, duży wpływ na przebieg meczu miała ta sytuacja odnośnie rzutu karnego, notabene niestrzelonego, ale rzeczywiście no, jeden zawodnik mniej przy takiej konsekwentnej grze mojego zespołu, to było wiadomo, że będzie ciężko Polonii coś z tym zrobić w tym meczu. Natomiast no, udało się strzelić dwie bramki. No. Ale mówię, ostatecznie ta szala przeważyła na wadze się dla gospodarzy, dla nas. Z tego mówię, z tego się bardzo cieszę. Tak, notabene w historii z trenerem Chrobakiem spotykam się na szczeblu trzecioligowym po raz drugi. Trener prowadził Legionowie, pojechaliśmy tam na wyjazd. Niestety przegraliśmy sromotnie 3-0. Dzisiaj u siebie wygraliśmy 4-3, ten rachunek jest niby wyrównany, natomiast bramkowo jeszcze przegrywam. Także dziękuję za podejście do tego, bo tak jak powiedziałem, dwa zespoły na pewno nie kalkulowały. Grało o zwycięstwo, trudno, taka jest piłka. No. Dzisiaj Polonia popełniła więcej błędów niż my. No taki jest sport, z tym się trzeba pogodzić każda drużyna i w tym momencie, czy Polonia, czy my też mamy swoje problemy i trzeba sobie z tym radzić. Kto powiedzmy przetrwa tą falę, ja wiem, że i falę krytyki, i falę jakichś tam niepowodzeń, no trzeba się podnieść. No. My na razie jesteśmy na fali tam znoszącej, Polonia troszeczkę w tej chwili jest inaczej. Natomiast trzeba grać do końca, bo liga jest długa, liga jest ciekawa przede wszystkim i tutaj nie będę mówił takich haseł, że każdy może wygrać, każdy przegrać. Natomiast ja oglądałem ostatnią konferencję trenera i tak jak mnie to uchwiło w pamięci, bo z całym szacunkiem dla starszego szkoleniowca ode mnie, tu nie ma nazwisk, tu nie ma bym powiedział nawet umiejętności, tu jest charakter. Determinacja, wola walki, wiara, zwycięstwo i akurat na tym, w tym momencie mój zespół na tym bazuje i udało nam się to dzisiaj to zrobić. Także dziękuję trenerze za konfrontację, za spotkanie i za ciekawy pojedynek. Pytania? Mówię? Tak. Proszę, jesteś gościem. Dobrze. Panie trenerze, jak pamiętam, z Energią Kozienice Polonia wydarła panu punkty w końcówce. Czuje się pan w tej chwili moralnym zwycięzcą po latach? To znaczy, wie pan, to jest inny klub. No. Wtedy byłem, tak prawdę mówiąc, gdzie indziej, tak? Nie byłem u siebie. No, tu jestem wychowankiem tego klubu, jestem związany z tym klubem od małego. I to był akurat moment, że w ostatniej chwili, tam bodajże chyba w 89 minucie Polonia nam rzeczywiście wydarła to zwycięstwo. Natomiast atmosfera i oczekiwania w stosunku do tego zespołu, a do broni jest całkowicie inna i nie ma o czym mówić. Natomiast tamto zwycięstwo pozwoliło, z tego co pamiętam, Polonii awansować do ligi wyżej i z czego im po meczu gratulowałem, bo też w 96 roku sam byłem zawodnikiem Polonii i też robiliśmy awans do drugiej ligi. Także jakiś sentyment, mały, bo mały, ale zawsze pozostanie w moim sercu do końca i tą Polonię wspominam bardzo miło i tym bardziej, no, dzisiaj mówię, no, jeden trener jest smutny, ja jestem bardzo zadowolony. No ten mecz, co by nie mówić, przejdzie do historii i tyle, no cóż, no, dziękuję bardzo. Jeśli już w temacie statystyk jesteśmy, wyliczyliśmy, że w tej oficjalnej historii spotkań Polonii i broni Mariusz Marczak i Piotr Nowosielski najwięcej bramek strzelali. Widzieliśmy dzisiaj duże zaangażowanie pana piłkarza. On
jakoś specjalnie nastawił się na ten mecz, czy taka agresja wstąpiła w niego ad hoc? No tak, ten stosunek meczy, z tego co dobrze pamiętam, to w tej chwili jest 6 do 3, tak? Mogę się mylić, ale z moich wyliczeń. Natomiast jeżeli chodzi o tych strzelców, rzeczywiście, to Mariusz Marczak był tutaj naszym takim ogniwem ciągnącym i strzelającym te bramki. Natomiast no, w tej chwili został Piotrek Nowosielski, który notabene po przerwie wskoczył do pierwszego składu. Chciał się zaprezentować jak najlepiej na tle zespołu Polonii. Co prawda bramki nie strzelił, no ale rzeczywiście starał się z całych tutaj sił. Wytrzymał te 70-73 minuty. Mówię, ja mam bardzo wyrównany zespół i każdy walczy o to wyjście. W poprzednich spotkaniach Piotrek nie grał. Decyzja była moja taka, że na ten mecz stawiamy na Piotrka. Wydaje mi się, że udźwignął ciężar tego spotkania i tyle, ile mu zdrowia pozwoliło, to do tej minuty grał i dał z siebie wszystko, tak jak każdy z zawodników. Uczepię się tych rzutów karnych, bo to 11 rzut karny w ciągu roku, to jest fatalna statystyka. Ostatnio strzelał Kamil Czarnecki. Skąd decyzja, żeby teraz na minutę więcej? Mamy trzech wykonawców do stałych fragmentów. Akurat powiem uczciwie, że Kamil dzisiaj nie był w 100% gotowy do gry, bo zgłaszał tam mały problem zdrowotny. Decyzję podjął odnośnie wykonywania rzutu karnego Emil. Jakieś, bym powiedział, fatum wisi, bo nawet jak strzelamy te karne, to jest wszystko albo od słupka, albo gdzieś minimalnie szczęśliwie ta piłka wpada. Ale mówię, najważniejsze dla nas to jest to, że po tym karnym, bo można było się poddać, tak? Można było spuścić głowy w dół, natomiast my po tym karnym w przeciągu tam kilku minut potrafiliśmy się odbudować i znowu być w grze, a ostatecznie przechylić to wszystko na swoją stronę. Także no mówię, my się cieszymy dzisiaj z tych trzech punktów wywalczonym z bardzo trudnym przeciwnikiem. Z wyników, które tutaj do mnie docierają, to cała ta czołówka wygrała, także tabela się tutaj dzieli na pół. I mówię, bardzo ciekawa liga, bardzo jeszcze wiele interesujących meczy. I mówię, determinacja, wola zwycięstwa i charakter będzie decydował, który z tych zespołów z czołówki no, będzie walczył o najwyższe cele tutaj. Czy